Zawody są kolejną formą promocji tej dyscypliny, a także okazją, by zobaczyć w akcji czołowych polskich zawodników. Turniej kategorii B+ oznacza, że do Wrocławia przyjedzie kilku niezłej klasy graczy. Wszyscy uczestnicy muszą spełnić jeden podstawowy warunek. Żeby w tym turnieju wziąć udział, należy mieć licencję Polskiej Federacji Squasha. Tą licencję można wyrobić darmowo, także to też nie jest sprawa przekreślona dla osób, które chcą spróbować swoich możliwości squashowych. Grają, ale nigdy w takich turniejach nie brały udziału i ten poziom prezentują dość wysoki. Także jest taka możliwość, żeby taka osoba również w takim turnieju wystartowała i sprawdziła swoje umiejętności na tle już tych osób uczestniczących w tego typu turniejach od lat. Rywalizacja toczyć się będzie systemem pucharowym. Uczestnicy przez całą sobotę walczyć będą na 4 certyfikowanych kortach. Dla najlepszych przewidziano rzecz jasna nagrody. Zarówno nagrody pieniężne będą przygotowane, pola nagród wyniesie 600 zł, jak i nagrody rzeczowe ufundowane przez tutaj naszych sponsorów. No i oczywiście punkty do rankingu Polskiej Federacji Squasha, które warto zdobywać i piąć się w górę w hierarchii squashowej w Polsce. Początek ogólnopolskich zawodów squashowych w sobotę o godzinie 10 w Centrum Redeco przy Strzegomskiej.